jest coraz więcej. Ta masa młodych, niezadowolonych ludzi, którzy już nie utożsamiają się z żadną siłą polityczną w Polsce, którzy chodzą na te stadiony, rozwijają te wywrotowe transparenty, którzy nie chcą z kraju wyjechać, najchętniej byśmy ich wysłali, ale oni mówią, że to jest kraj ich przodków, oni się tu wychowali, obijają się tymi flagami. Oni przychodzą na te wykłady zacnych profesorów i przerywają, skandują, krzyczą te wywrotowe hasła, to my ich stygmatyzujemy, mówią naziści, faszyści, kibole, ale część z nich nie chodzi na mecze. No to chodzą do kościoła, to są katole. Coś z nimi trzeba zrobić. Już wiem. Dajmy im taki festiwal, taki polski Woodstock. Polejmy palim wodą i powiedzmy, niech się taplają w tym błocie jak świnie. Dajmy im ten orkiestrę świątecznej, give me a break pomocy. Dajmy im wodę, niech się taplają w tej wodzie, niech się złapią za ręce i powiedzmy im, rób ta co chce, ale tu. Rób ta co chce, ale tu. Złap ta się za ręce i śpiewaj ta wszyscy razem. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Stok, jaki jest w Polsce, to jest Białystok, nie Woodstock. Woodstock to było 50 lat temu w Ameryce. Ale dlaczego promujemy dziś stare amerykańskie tradycje sprzed 50 lat dzisiaj w Polsce? Dlatego, że 50 lat później ci sami ludzie, którzy taplali się w amerykańskich błotach Woodstock, zaczęli rozwalać ten kraj od środka. To oni, po tym jak wyschło z nich błoto, wyparowała z nich wódka i narkotyki, wyprowadzili geje i lesbijki na ulicę, to oni zaczęli palić amerykańskie flagi, to oni zaczęli zdejmować ze ścian krzyże i tracić tego kraju tożsamość, to oni zaczęli mówić rób ta co chce ta i rozwalać ten kraj od środka. Dlatego macie państwo w Polsce Woodstock, a nie Białystok. Dlatego ja mówię jak jest.